Dziś wyruszyła 24. piesza pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę. Ponad 1000 pielgrzymów w wieku od 3 do 77 lat przejdzie trasy z Bielska Białej do Częstochowy. Kolejny raz idziemy, 24. w tym roku wychodzimy. Jest nas ponad 1000 osób, ponad 900 pielgrzymów, do tego są duchowni, siostry zakonne, bracia zakonni, księża, plus obsługa, grupy porządkowe, kwatermistrze, grupy maltańskie, które służą pomocą medyczną. No mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, że będzie troszkę chłodu, że nie będzie cały czas takiej ciepłej pogody. Rekolekcje w drodze to wyjątkowe przeżycie duchowe. Dlatego zapytaliśmy pątników, dlaczego warto wziąć w nim udział. Ponieważ jest to wspaniała przygoda, można poznać mnóstwo ludzi, poznać siebie. Bo jest bardzo miła atmosfera, można poznać fajnych ludzi. Jest w ogóle bardzo pozytywnie i przede wszystkim się można pomodlić i pogłębić wiarę. Warto iść dla Pana Boga. Dla własnego uzdrowienia serca, dla nawiązania głębszej relacji właśnie i z Panem Bogiem, i z tymi, których na co dzień Pan Bóg stawia na naszej drodze, po prostu nabrać sił duchowych. Jest przeżycie duchowe, jak się pierwszy raz pójdzie, to już się idzie. Ja byłem pierwszy raz 6 lat temu i teraz już wciągłem syna, kolegów jego, no i chodzimy co roku. Żeby się wyciszyć. Żeby znaleźć w sobie to, co tak codziennie nam to umyka. Nie mamy tego na co dzień. A na pielgrzymce człowiek po prostu odżywa, napełnia się. Który raz idziesz? Pierwszy. Boisz się? Troszkę. Jest gorąco i boję się, że mogę nie dojść. Dla samego siebie, dla przemyśleń. Co się zdarzyło w tamtym roku, co się zdarzy w tym roku. Co warto poprawić w swoim życiu. Dlatego warto przede wszystkim odkryć samego siebie, poznać siebie, swój trud, bo to nie jest tylko, jak niektórzy mówią, dobra zabawa, poznać nowych ludzi, ale przede wszystkim odnaleźć Boga i zobaczyć, że Bóg jest wśród nas na co dzień, a tak naprawdę w drodze pielgrzymie możemy odkryć Go, tak naprawdę, w siostrze, w bracie, którzy podróżują również. I przede wszystkim poznajemy też siebie, bo często trud, bąbelki, łzy doskwierają w życiu pielgrzymi, ale tak naprawdę odkrywamy tego, że my możemy jeszcze z siebie coś wykrzesać, że mateczka czeka na nas i chcemy się z nią spotkać. Alleluja, amen. Warto się poświęcić Matce Bożej, warto poświęcić jakieś swoje takie prośby, no i warto się też poświęcić pokucie. Trzeba się odnowić duchowo. I sprawdzić się, na ile człowiek ma sił. To jest dość długa trasa. Warto się na pielgrzymkę, ponieważ to jest piękna sprawa, zwłaszcza w sutannie, można się wypocić, wygrzać, ale nie, najważniejsze to jest modlitwa, to są rekolekcje w drodze, to są świetni ludzie, no i atmosfera taka, że po prostu nigdzie indziej takiej nie ma. Ponieważ jest to świetne przeżycie i świetna przygoda. Pomodlić się przed rokiem szkolnym. I żeby nam dobrze poszły egzaminy. Bo teraz jest trzecia klasa. Bo tutaj spotkamy młodych, wartościowych ludzi. Możemy poznać prawdziwą stronę wiary, taką żywą. No i przede wszystkim poznać Boga podczas wysiłku fizycznego. To jest piękny czas dla nas, kapłanów, przyszłych też kleryków, osób, które dążą do kapłaństwa. To jest wspaniały czas dla ludzi, takiej odnowy duchowej. Nie tylko dla ludzi świeckich, no ale dla nas, nie? Dla osób, które dążą do kapłaństwa. Od ludzi się dużo można nauczyć. Takiej pokory do życia, bo ludzie spotykają się z wieloma problemami. I z niepełnosprawnością swoich dzieci. I z trudnościami życia codziennego. Myślę, że to jest na pewno przeżycie dla każdego, tak? To jest wysiłek połączony z modlitwą, ale nie tylko jest to czas taki zadumy, modlitwy, ale to jest też czas, gdzie młodzież wyznająca podobne zasady religijne może się spotkać, może śpiewać, może tańczyć. Są takie pogodne wieczorki organizowane. Na postojach jest właśnie muzyka, granie, śpiewanie. Więc jest to nie tylko czas formacji, ale też czas, w którym młodzi ludzie mogą poznać innych swoich rówieśników. Jest to inny system niż internetowy.